Miałem dzisiaj sobie odpuścić nagrywanie odcinka. Za dużo po prostu rzeczy się dzieje, za dużo rzeczy na głowę wziąłem, ale pomyślałem sobie o tym, żeby nie zrezygnować, bo yy, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie dużym wstrząsem jest to, te, te, te nowe obostrzenia. Ja staram się je rozumieć, staram się je przyjmować. Mogę zacząć dyskutować, czy 5 osób w kościele, czy 10 osób w kościele, a w autobusach jest tak, a w kościele jest tak albo po prostu przyjąć i nie buntować się i być posłusznym po prostu być posłusznym przyjąć to ale no nie ukrywam mocno mnie to dobiło i wiecie co pomyślałem sobie o tym że nam jest potrzebna bardzo nadzieja w tym czasie nadzieja i o nadziei sobie pomyślałem że chcę powiedzieć chociaż krótko nadzieja nie taka byle jaka położona w tym świecie czy położona w zabezpieczeniach ludzkich Choć i też trzeba się, tak po ludzku patrząc, yy, zabezpieczać przed wirusem, yy, to jednak yy, ja chcę Wam powiedzieć yy, dzisiaj o nadziei położonej w Bogu. Bo zobaczcie, jeżeli Pan Bóg nie jest takim Bogiem, który wszystko ogarnia, absolutnie wszystko, cokolwiek się dzieje na świecie, no to jak to można ufać takiemu Bogu? Jeśli Pan Bóg nie jest tak, takim kimś, kto gra zawsze pierwsze skrzypce, Zawsze, w jakiejkolwiek zarazie, chorobie, wojnie czy czymkolwiek takim, to jak to ufać takiemu Bogu, jeżeli coś by się wymykało spod jego kontroli czy władzy? Jaka podstawa do zaufania pełnego, totalnego takiemu Bogu? Bo czasami sobie tak myślę, wyobrażamy Pana Boga jako takiego kogoś, kto yy, siedzi na trybunach, na arenie, my sami walczymy, prawda? I wzrusza ramionami nic nie mogę poradzić. Tak zgrzeszyłeś, tak się stało, takie okoliczności, ja nic nie poradzę. Albo możemy postrzegać Pana Boga jak, jako takiego lekarza, który przychodzi do terminalnie chorego, wzrusza ramionami i mówi: przepraszam, nie mam władzy nad tym, nic nie poradzę, co najwyżej leki przeciwbólowe mogę Ci dać albo pocieszyć Cię. No to jest błędny obraz Boga. Pan Bóg zawsze gra pierwszą rolę. Zawsze, jeżeli nawet zło się dzieje w świecie, to on je wykorzystuje po to, żeby nam jeszcze bardziej błogosławić. Zobaczcie, wykorzystał zatwardziałość faryzeuszy do tego, żeby zbawić ludzkość. Wykorzysta też zatwardziałość ludzką w XXI wieku, czy choroby, czy cokolwiek takiego po to, żeby przeprowadzić swoje dobre plany, swoje dobre scenariusze. Przywołam księdza Pawlukiewicza. Ten obraz jego bardzo, bardzo się przyda. On, on mówił o, o tym, że Pan Bóg jest takim bilardzistą, yy, który ma pewien problem, bo stołem trzęsie szatan, 7 miliardów kulek jest na stole, każda ma jeszcze swoją własną wolę i samowolnie wyrusza się we wszystkie strony, a, a Pan Bóg jest takim bilardzistą, który chce, żeby każda wpadła do nieba, każda z tych bil. Yy, I tak wszystkie okoliczności organizuje, tak wszystkie zależności, żeby człowiek chciał wyjść z grzechu. Bo wiecie, yy, można popatrzeć na taki gobelin, czy tak, taki dywan, wiecie, z od tej odwrotnej strony, gdzieś jakieś takie poskręcane nitki, nie chaos, nie wiadomo skąd to piękno i czemu tu ktoś to zrobił właśnie w ten sposób. A można odwrócić ten gobelin i zobaczyć, że to co pogmatwane i poskręcane i te guzły wszystkie służyły temu, żeby po drugiej stronie yy, stworzył się jakiś przepiękny obraz. I my, jeśli będziemy patrzeć na wydarzenia wokół nas z perspektywy tej drugiej strony materiału, tych guzłów, poskręcanych nitek i tak dalej, to nadziei nie będzie w sercu. Ale jeżeli rzeczywiście z wiarą popatrzymy na to, że Bogu nic nie wymyka się spod kontroli, absolutnie nie, że On zawsze gra pierwsze skrzypce, że On jest Bogiem, który pisze prosto po krzywych liniach naszego życia jakiekolwiek choroby są tylko dla większej chwały Jego i dla naszego pożytku, jeżeli tak spojrzymy na sytuację, to naprawdę dużo spokoju i nadziei wpada w serce. Żeby, żeby nie być głosownym, i żeby zaraz ktoś mi nie zarzucił, że co ja za głupoty pletę, to ja powołam się na 313 punkt katechizmu kościoła katolickiego. Tam są różni święci i doktorowie kościoła przywołani. I tak na przykład najpierw Biblia. Wszystko współpracuje dla dobra tych, którzy miłują Boga. Rzymian 8:28. Święta Katarzyna ze Sieny mówi do tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu, co im się zdarza. Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu człowieka. Bóg czyni wszystko tylko w tym celu, by człowieka zbawić. Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem pociesza córkę. Przed męczeństwem. Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego on chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze. Zaraz komentarz do tego dodam. Juliana z Norwich pisze: Poznaję więc przez łaskę Bożą, że powinnam mocno trzymać się wiary i z niemniejszym przekonaniem wierzyć, że wszystko będzie dobre. I zobaczysz, że wszystko będzie dobre. Słuchajcie, zło na świecie jest podobne do takiej kury, która, której odcięli głowę i ona jeszcze biega, jeszcze ma jakieś takie podrygi. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś kurę biegającą po podwórku z odciętą głową. I tak podobne jest zło. Jezus już zwyciężył na krzyżu, już z martwych wstał, już rozerwał kajdany zła, już pokonał zło. Ale jeszcze jest ta kura, która biega sobie po podwórku i grzech powoduje, że my tego nie widzimy. Że, że my inaczej postrzegamy rzeczywistość. Zaciemnia nam oczy, tak? Żebyśmy się skupili tylko na złu, tylko na wirusie, tylko na obostrzeniach, tylko na ograniczeniach. Tylko na tym, że ktoś ma złą wolę, ktoś mną manipuluje i, i tak dalej. To jest diabelskie działanie, żeby nas skupić na złu. Do Alicji Lęczewskiej takie słowa Pan Jezus powiedział. Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną. Dlatego drogi są różne. Każdy otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby wydawało się inaczej. Wy nie macie pełnego rozeznania. Dlatego musicie mi ufać i godzić się na to, co czynię w Waszym życiu. Godzić się z radością i ufnością, bo jest to najlepsze, co mogłoby być. Tylko wiecie co, ten, kto nie widzi powagi grzechu, ten, kto nie widzi powagi tych chorób duchowych, obrzydliwości grzechu, to będzie miał problem ze zrozumieniem tego, co przed chwilą powiedziałem. No bo jak to Pan Bóg chce, żeby ludzie umierali? Oczywiście, że nie chce, żeby Pan, że Pan Bóg żeby ludzie umierali. Pan Bóg nie chce zła, prawda? Ale nawet jeżeli coś dopuszcza, i to nie jest najlepsze słowo, nie wiem, jakie inne użyć, dopust Boży, nawet jeżeli coś dopuszcza, no to po coś to robi. Po coś te guzły z drugiej strony gobelinu są. Ktoś, kto nie rozumie swojej grzeszności, też nie zrozumie, jaka ta wyprawa ratunkowa jest po jego serce. Znowu księdza Pawlukiewicza obraz użyje. Był była pewna scena batalistyczna. Jakiś żołnierz prosił generała, żeby mu obiecał, że nie umrze. Tak trzy razy prosił go o to, żeby go zapewnił. A on w końcu generał powiedział: ja ci nie mogę powiedzieć, że nie umrzesz, ale mogę ci obiecać, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby tak się stało, yy, żebyś nie umarł. I wiecie, walka, tumany kurzu, prawda, i postrzelono tego żołnierza. To generał to widzi gdzieś tam szczupakiem przez grad kul przebiega. Rzuca się do, to, do tego okopu, bierze go na, na plecy, biegnie do szpitala polowego, rzuca go na łóżko, szuka lekarza, no, no nie ma, bo, bo jest ich za mało, prawda, znajduje, lekarz przychodzi, proszę, proszę pana, za, za zły przypadek, ta, on i tak umrze tam, są bardziej potrzebujący, na co generał bierze, bierze pistolet, przy, przykłada do skroni i mówi, proszę pana, jak, jak, jak pan doktor nie pomoże temu człowiekowi, to ja pana zabiję. I, i ten, ten doktor pozwala czy, czy pomaga temu, temu właśnie żołnierzowi, który tak się bał, który prosił generała, by mu obiecał, że on nie umrze, i on przeżywa. Jeszcze raz powtarzam: nasze życie i historia ludzkości jest największą w ogóle kiedykolwiek wyprawą ratunkową po nasze serca. Jest największym love story. W historii Kiedykolwiek. Boga, który nas bardzo mocno kocha, i Boga, który chce wydobyć nas z grzechu. I my nie mamy pełnego rozeznania. Jesteśmy podobni do mrówki. Wiecie, kiedyś były takie kawały o mrówce i słoniu, prawda? Mrówka idzie przez, ze słoniem przez most, i mrówka mówi: O, słoń, zobacz, jak tupiemy, prawda? Znacie może te kawały. No, to mrówka to widzi tyle, co jest za jedną źdźbłem trawy, prawda? A, a słoń widzi daleko, daleko, więcej, prawda? I mrówka tyle widząc, tak mało to skręcamy w lewo, prawda? A słoń widząc w prawo. Nie mamy pełnego rozeznania, nie wszystko rozumiemy. Wiara nam może podpowiedzieć, że Pan Bóg jest dobry mimo wszystko i prowadzi nas, i to może dać nam dużą nadzieję, że będzie po prostu dobrze, że z martwych stanie Chrystusa nie było na próżno. Że musimy przejść pewien, pewną ciemność i wielki post, tak jak Izraelici przeszli próbę na pustyni 40 lat, błąkając się po tej pustyni dla oczyszczenia ich serca, po to, by zapragnęli Boga Żywego i tej wody Żywej, którą Bóg może im dać. I może musimy odczuć to, że czegoś nam brakuje duchowo, na przykład komunii świętej, na przykład spowiedzi. Ja nie mówię, że to jest dobrze, żebyśmy w końcu zaczęli. Hmm, w, w sposób godny korzystać i jak najlepszy korzystać właśnie z tego, co było nam często podane na tacy i było dla nas oczywiste, że zawsze to będzie. Zawsze to będzie. Drodzy, yy, bardzo już kończąc. Czy ja jestem za tym, żeby msze święte się nie odbywały yy, i żeby ludzie nie przystępowali do Komunii Świętej? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czy ja zachęcam Was do komunii duchowej i do przetrzymania tego okresu ciemności? Tak. Dlaczego? Bo Pan Bóg daje nam nadzieję w serce i chwyć się tej nadziei jak najlepszej kotwicy i na morzu wzburzonym trzymaj się tej kotwicy, która jest mocno o skałę przytwierdzona. I dzięki temu, nawet jeżeli w, twoich, w Twoim sercu jest bardzo dużo niepokoju i panuje burza, jeżeli oprzesz się na Bogu, będziesz się modlić, zwyciężysz razem z Chrystusem. Rozumiesz? I żeby zwyciężyć, potrzebna ci jest modlitwa. Możesz się po prostu sam modlić, a mogę Cię zaprosić też do, do wieczornej modlitwy. Transmisja na żywo o 20.30 z tego kanału, z fanpageu Teobankologia. Więcej informacji na dole w opisie. Póki co niech Pan Bóg wleje nadzieję w wasze serce. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Sprawdźcie poprzednie odcinki rekolekcji, po posprawdzajcie, co tu jest. Zachęcam, żebyście karmili swoją wiarę, głębiej wierząc, bardziej pokładali w Bogu nadzieję.